Jakie akcje powinny być najbardziej odporne na inflację? Co zainwestowałem w styczniu? I jaki mam największy problem ze spadkami, jakie ostatnio mamy na rynku? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Inflacja stanowi realne zagrożenie dla naszych oszczędności i właśnie tutaj chciałem się odnieść do komentarza Piotra, który napisał tak. Problemem jest inflacja, oficjalna 9%, rzeczywista 20%. Po 10 latach nie masz nic. Znajdź teraz co rok 20-30% zwrotu, tak by inflacja cię nie dotknęła. I tutaj jeszcze Łukasz dodał, że też czeka na film, ponieważ inflacja wydaje się ważnym czynnikiem w kwestii inwestycji. I tak mając dane od Piotra dla sportu, postanowiłem wrzucić sobie je do kalkulatora wpływu inflacji na naszą gotówkę. I bardzo fajnie to pokazuje, że jeśli byśmy mieli 1000, powiedzmy, złotych, to po 10 latach przy faktycznej stopie 20% inflacji, na koniec mielibyśmy 107 złotych czy funtów tutaj w przypadku tego kalkulatora, a już po 3 latach nasze oszczędności byłyby, powiedzmy, spalone o 50%. No i teraz kwestia, czy faktycznie czujemy, że to jest realny scenariusz, żebyśmy mieli 20% inflacji co roku przez 10 lat. I jeszcze musimy sobie odpowiedzieć, czy jest to inflacja polska, czy globalna. Także zobaczmy sobie, jak wygląda inflacja na świecie. Tu macie ostatnie, powiedzmy, odczyty z października, listopada 2021. Jak widzimy, największy z tych krajów tutaj, które JP Morgan zaprezentował, największa inflacja jest w Brazylii. Wynosiła około prawie 11%. W całej reszcie krajów jest to mniej. No i zobaczcie, że na ten taki ciemno-czerwony, bordowy kolor są właśnie te najgorsze odczyty. No i w kontekście iluś tam lat, każda kafelka to jest osobny kwartał, to nigdy tak nie było, że przez 10 lat mielibyśmy tak ogromną inflację jak 20% na świecie. Oczywiście to może się zmienić, ale no pytanie, jak bardzo realny jest to scenariusz. Bo jeśli mówimy o inflacji w Polsce, no to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to inwestowanie globalne, bo jeśli mamy ogromną inflację w jednej walucie, a aktywa inwestycyjne mamy w innej walucie, która nie ma aż tak wielkiej inflacji, no to siłą rzeczy na tych aktywach zyskujemy. Natomiast no też widać właśnie, że w ostatnim czasie inflacja raczej wzrasta w wielu krajach, choć nie we wszystkich. Zobaczcie, jak sobie fajnie Japonia radzi. W Korei nawet mamy deflację. No i jeśli chodzi o tą oficjalną inflację w Stanach, to widzimy, że w ostatnim czasie również, tak jak w Polsce, idzie mocno w górę, tam już jest, powiedzmy, 7-8%, co jest odczytem no dość niebywałym, bo ostatni raz takie poziomy mieliśmy w latach 80. tutaj. Także pytanie jest ogólnie słuszne, jak sobie radzić w takich warunkach. No i teraz pokażę wam taki slajd, który nieco odpowiada na to pytanie. Tu mamy jakby cztery scenariusze, które tam kiedyś nastąpiły w kontekście inflacji, czyli wysoka inflacja i jeszcze rosnąca, wysoka inflacja, ale już spadająca, niska inflacja i rośnie, niska inflacja i spada. I powiedzmy, że teraz mamy już ten scenariusz, że inflacja jest wysoka i jeszcze rośnie, to na zielono, już nie wchodząc tutaj w szczegóły, pokazane są akcje. Widzę, że akcje tutaj mają najlepsze zwroty w kontekście takich warunków inflacyjnych. I w sumie niezależnie od tego, jak kształtuje się ta inflacja, akcje zawsze wydawały się dobrym rozwiązaniem. Może oprócz tutaj jednej części, kiedy inflacja jest niska i jeszcze spada, to słabe zwroty mieliśmy na akcje rynków wschodzących. Natomiast czy 20% przez 10 lat wydaje się wam realne? No mi nie bardzo, bo Fed już zaczyna zwiększać stopy procentowe w Stanach. W Polsce też są one zwiększane. Może to nie są jeszcze wielkie skoki, ale w długim terminie ta inflacja powinna zostać zgaszona przez te rosnące stopy procentowe. Tu przewidywania na długoterminowy jakby trend dla tych stóp procentowych to jest około 2,5%, gdzie niedawno byliśmy na zerowych stopach. Także ogólnie moim zdaniem scenariusz wysokiej inflacji jest prawdopodobny i powinniśmy, inwestując, mieć to na względzie, ale moim zdaniem przygotowywanie się na 20% inflację przez 10 lat, powiedzmy, no nie jest tutaj kluczem w moim inwestowaniu. Nie sądzę, żeby to scenariusz był aż tak tragiczny, zwłaszcza jeśli mówimy o rynku globalnym. No a jeśli mówimy o rynku polskim, no to naturalnym efektem tej inflacji byłaby ucieczka ze złotówki, ze wszystkimi oszczędnościami czy inwestycjami, jakie mamy. Także chciałbym się podzielić z wami moimi zasadami, powiedzmy, w walce z inflacją. No i pierwszą zasadą jest to,
że ja muszę inwestować. Po prostu, jeśli nie będziemy inwestować, no to godzimy się na to, że nasze oszczędności, nasze inwestycje topnieją, czy nasza tak naprawdę gotówka wtedy topnieje. Tutaj oczywiście pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna. Są to moje zasady, niekoniecznie musicie się z nimi zgadzać i niekoniecznie musicie robić tak samo jak ja. Po prostu wam mówię, co ja robię i właśnie z uwagi na to, że ja nie mam takiego zaufania do złotówki, to ja inwestuję globalnie. To znaczy, im bardziej będzie osłabiać się złotówka do innych walut, tym większe znaczenie będzie miało to, ile mam zainwestowane w aktywach, które ze złotówką, powiedzmy, mają mało wspólnego. Trzecia zasada to jest inwestowanie w dobre biznesy. Oprócz ETF-ów oczywiście też inwestuję w pojedyncze akcje, a dobry biznes mam na myśli taki, który ma bardzo dobre marże. No i oczywiście swoja marka, swój brand jest kojarzony czy uwielbiany wręcz, co sprawia, że zawsze chętnie będziemy wracać do produktów tej marki, a nie wybierać, powiedzmy, tą tańszą opcję. Do tego punktu możemy też jeszcze podejść, powiedzmy, taktycznie i na przykład inwestować w biznesy, które pośrednio mogą więcej zarabiać na właśnie wyższej inflacji, jak na przykład PayPal, czy Visa, czy Mastercard, które obracają, czy pobierają prowizje od pieniędzy, które są przelewane. No i tak naprawdę im więcej tych pieniędzy jest przelewanych zgodnie z inflacją, tym większa ta prowizja jest. No ale to już tak bardziej taktycznie, nie chcę tutaj właśnie robić jakiejś wielkiej porady, ale możecie też w tym stylu kombinować, jeśli chcecie mieć biznesy odporne na inflację. Po czwarte, najważniejsze, dla mnie, ja nie inwestuję w akcje w takim kontekście, że przewiduję sobie, a w tym roku będzie taka inflacja, no to inwestuję w takie akcje. Albo że w 2025 to już stopy będą bardzo wysokie, to inwestuję tak. Moje podejście jest takie, że ja inwestuję w te akcje na lata, na bardzo długie lata. Mam nadzieję inwestować w akcje, których nigdy nie sprzedam. I te biznesy będą musiały przetrwać różne warunki finansowe, różne warunki gospodarcze i przewidywaniem, co będzie, jakie będą stopy, jak będzie wyglądała inflacja, przez ile lat, co się będzie działo geopolitycznie, to ja już zostawię innym dziennikarzom, zostawię nagłówkom czy jakimś prorokom. Ta skala makro jest interesująca, natomiast nie jest dla mnie tak naprawdę ważna przy inwestycjach, bo historycznie jednak widzimy, że akcje dają najlepsze zwroty z różnych okresów, także nie ma co tutaj dla mnie w moim podejściu co kombinować czy właśnie przewidywać. No i jaka jest największa, najlepsza zasada na dobry biznes, który jest odporny na inflację, to weźmy sobie taki przykład. Tutaj mamy biznes, którego marża brutto wynosi 60%. To znaczy, że żeby zarobić złotówkę, ich koszty do wytworzenia danego produktu wynoszą 40 groszy. Czyli muszą wydać 40 groszy, żeby zarobić złotówkę. Tak to powinniśmy czytać. Jeśli taka inflacja wyniesie 10% po roku, no to już będą musieli wydać 44 grosze, żeby zarobić tą złotówkę. A z drugiej strony, jeśli weźmiemy biznes, który ma niższą marżę, powiedzmy z tego samego sektora, wiadomo, że musimy porównywać biznesy w tym samym sektorze i tutaj marża wynosi już tylko 40%, czyli musielibyśmy wydać 60 groszy, żeby móc zarobić złotówkę, to po tej inflacji będziemy musieli wydać już 66 groszy, czyli w porównaniu do poprzedniego biznesu proporcje już są coraz gorsze. Także to jest jedna rzecz, że lepiej pewnie poradzą sobie biznesy z lepszą marżą. Natomiast też zwróćcie uwagę, że inflacja to nie jest rzecz jakaś taka bardzo abstrakcyjna. To znaczy, jeśli jesteśmy posiadaczami akcji jakichś biznesów, to trochę jesteśmy już po tej drugiej stronie, tak jak teraz właśnie myślimy, że o Jezus, nasze zakupy są coraz droższe i tak dalej, to będąc posiadaczem akcji, stajemy trochę po drugiej stronie i te biznesy w końcu będą dostosowywać ceny swoich usług czy produktów do tej rosnącej inflacji i w końcu też będą potrafiły po prostu zwiększać swoją cenę, zwłaszcza właśnie dobre biznesy, dobre marki. Także podsumowując, akcje w długim terminie zawsze dawały lepsze zwroty i pobijały inflację. To nie znaczy, że w każdym roku akcje dadzą lepsze zwroty, dlatego inwestujemy w długim terminie, bo wtedy te zwroty nam się uśredniają i tak na przykład w tym roku możemy mieć spadki przez te rosnące stopy procentowe, natomiast w długim terminie, no ja jestem spokojny, że akcje dadzą nam pobić inflację, zwłaszcza inwestując właśnie globalnie. Mam nadzieję, że moje jakieś tutaj podejście pomoże wam rozkminić swoją strategię. Także przejdźmy sobie do podsumowania stycznia. No był to najgorszy miesiąc w naszej historii tutaj.
tutaj, bo dopłaciłem w styczniu 4000, miałem 193 tysiące na koniec roku poprzedniego, no a na koniec stycznia mam już całe 190 tysięcy, także spadki dopadły i mnie, no i z tym się trzeba liczyć w inwestowaniu. Także zobaczmy, jak to wyglądało dla poszczególnych asetów. Obligacje skarbowe to jest jedyna część, którą mam pewność, że zawsze będzie więcej. W kontekście metali szlachetnych to tutaj dodałem 3000 zł, na koniec jest plus 2929 zł, to znaczy, że troszeczkę jeszcze te metale spadły w kontekście poprzedniego miesiąca. Do akcji tutaj dopłaciłem 1000 zł. I jestem 700 zł na minus, czyli łącznie powiedzmy akcje spadły o 1700 zł. No i krypto, największa rzeźnia, tutaj straciłem prawie 5000 zł. Także smutno, no ale nikt nie mówił, że zawsze będzie rosło. No i tak wygląda mój aktualny portfel. Tutaj moim celem właśnie dla metali było 5%, dlatego dołożyłem te 3000 i mamy 5,1%. Także znowu mogę spokojnie inwestować w akcje od lutego. I bardzo mnie to cieszy po ostatnich spadkach. Już się nie mogę doczekać, coś kupić. Tak prezentuje się wzrost portfela przez ostatni czas. Jak widzicie, w ostatnim miesiącu 6,5 tysięcy zysków straciłem. I jeśli chodzi o tą największą część akcyjną, to tutaj też widać, że powoli mi się udaje osiągać te proporcje, jakie sobie założyłem wcześniej. I tu chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo jakoś nigdy o tym nie mówiłem, a powinienem. Tutaj ta gotówka, którą ja traktuję jako gotówkę, sporo mam umieszczone w długoterminowych obligacjach skarbowych w Stanach Zjednoczonych. Jest to moja taka, powiedzmy, ekspozycja na dolara plus taki hedge na spadki, bo jak mieliśmy spadki takie gwałtowne na akcjach, no to kapitał ucieka do obligacji i wtedy obligacje rosną. Możecie sobie to zobaczyć na przykładzie marca 2020, gdzie wszystko leciało w dół, a obligacje właśnie wtedy wzrosły. No i tutaj właśnie chciałem dać znać, że też mam jakiś zysk na tej części. Po pierwsze, że zysk taki nominalny, bo też kupowałem taniej, ale dwa, że też kupowałem przy dużo lepszym kursie dla złotówki. Także no, możecie też sobie się zastanowić, czy nie warto części takiej, jeśli macie taką gotówkę, która czeka na spadki, żeby obkupić się za tanie akcje, no to możecie właśnie rozważyć, może jakąś część przynajmniej posiadać w obligacjach skarbowych z ekspozycją na dolara. Tu jeszcze na szybko informacja w kontekście dywidend. Jedynie 10,5 dolara przyszło w styczniu. Ogólnie ten styczeń, kwiecień, lipiec i październik, te miesiące są u mnie zawsze najsłabsze, najmniej akcji płaci dywidendy w tych miesiącach. No i co kupiłem w tym miesiącu? To tak naprawdę kupiłem tylko za te 3000, które wpłaciłem, srebro. Kupiłem iShares Physical Silver ETC o takim tickerze. Kupiłem 34 sztuk po 22 dolary, także zwiększyłem tą ekspozycję do 5%. Dodatkowo, będąc transparentnym, nie bierzcie ze mnie tutaj przykładu, bo to nie jest już inwestycja, to jest jakaś moja forma spekulacji. Mi jest ciężko wycenić kryptowaluty. Nie wiem, czy wy potraficie to robić. W kontekście kryptowalut ja bardziej patrzę na nastroje tak naprawdę. Ogólnie nie jest to jakaś moja porada inwestycyjna, to co robię ze swoimi pieniędzmi, ale zwłaszcza zwróćcie uwagę na to, że na krypto to ja się znam najmniej. No ale żeby być transparentnym, chciałem dać znać, że już powoli zacząłem małą łyżeczką dokupować kryptowaluty po spadkach. Nie dopłacam do kryptowalut, bo część mam w stablecoinach, jeszcze chyba aktualnie koło 12 tysięcy złotych, także powoli zacząłem sobie dokupować Bitcoina, Ethereum i w mniejszej ilości jeszcze taką kryptowalutę Chiliz, ale tak jak mówię, nie bierzcie ze mnie tutaj przykładu, bo to wszystko może pójść do zera. Znaczy zwłaszcza te Chiliz. Podejrzewam, że Bitcoin i Ethereum jednak będą się trzymać, bo już zbyt dużo dużych organizacji weszło w te kryptowaluty. No to to jest taka typowa spekulacyjna pozycja, no ale też bardzo mała. Na koniec chciałem się jeszcze z wami podzielić takimi moimi przemyśleniami ostatnimi, bo dokupowałem to srebro tak, żeby trzymać się ustalonej wcześniej strategii, ale zaczynam się z tym źle czuć. Tak naprawdę mam coraz większą wiedzę na temat akcji. Do tego jestem już przygotowany na tą zmienność, która jest na rynku akcji. To znaczy, ta zmienność nie jest dla mnie czymś, czego bym się obawiał. A głównie miałem to srebro w takim właśnie kontekście, żeby nie było skorelowane tak bardzo z akcjami. Natomiast jeśli w długim terminie akcje i tak dadzą lepiej zarobić niż srebro, a mam jeszcze tą część stabilizującą,
rosnącą na obligacjach skarbowych, z których nie chcę się pozbywać, bo jednak fajnie co miesiąc widzieć, że tam jest więcej, no to mam takie coraz większe rozterki, czy ja chcę mieć faktycznie to srebro i chcę je trzymać. Drugim przemyśleniem jest to, żeby kupować więcej quality spółek, takich świetnych spółek ze swoim brandem, ze swoim moatem, jak to mówią w Stanach, czyli taką właśnie fosą. Spółek, które się wyróżniają o świetnej jakości, właśnie z wysokimi marżami, z wysokimi rentownościami. Spółek typu growth, które potrafią generować cash i potrafią dobrze ten cash inwestować. I właśnie w tym kontekście chciałem wam pokazać taki slajd. Akcje, oprócz podziału jakby na sektory, w jakich działają, można też podzielić na tak zwane faktory. Nie chcę tutaj wchodzić jakby w szczegóły tego, no ale mamy tutaj jakieś akcje typu momentum, mniejszej zmienności, akcje typu value, cykliczne, jakieś small cap, czyli małe spółki. No i to są tak zwane właśnie faktory. I zobaczcie, że w tym kolorze mamy akcje typu quality, czyli właśnie takie, których ja bym chciał mieć jak najwięcej w swoim portfelu. I co mi najbardziej odpowiada w tego typu faktorze, średnio rocznie od 2007 quality dało zarobić 11,5% rocznie, tylko akcje momentum dały lepsze zarobki. Natomiast wiadomo, no nie jest to jakiś wielki okres czasu, żeby jakoś bardzo mocno na to zwracać uwagę, ale mimo wszystko momentum dało najlepiej zarobić średnio w tych latach, ale dwa razy te momentum dało najmniej jakby zarobić w jakichś latach. Zobaczcie, że quality nigdy nie było najgorsze z tych faktorów, tylko raz było, że tak to nazwę, przed najgorsze. Oczywiście to nie znaczy, że nie będą spadać, bo widzimy 2008 quality spadło o 31%, natomiast poza samą maksymalizacją zwrotu też widać, że quality nie powinno tak bardzo odstawać do całego rynku, powiedzmy. Także bardzo możliwe, że jak miałem to założenie, żeby mieć proporcje 60-40 growth to value, no to będę migrował dalej do tej części growth, ale w kontekście właśnie mocno quality. I ostatnie moje przemyślenie z poprzedniego miesiąca jest właśnie rozkmina, kiedy odpalać tą gotówkę, która czeka na spadki. Wcześniej myślałem o tym, że będę chodził z tą gotówką przy zjeździe S&P 15% od all time high. Natomiast w kontekście tego, gdzie my jesteśmy w dzisiejszych czasach i jaki jest średnia wycena S&P i na te większe spadki czekam z tą gotówką. Także też mam takie rozkminy, bo z jednej strony time in the market jest ważniejsze niż timing the market, no ale dla tej części gotówkowej jednak człowiek stara się timeować ten market. Prawdopodobnie mi nie wyjdzie, ale wydaje mi się, że jeszcze tak szybko nie będę wchodził. Wrzucałem właśnie też taką informację na Facebooku, że u mnie jeszcze jest hold, czekam jeszcze z tą armią na większe spadki. Zobaczymy, czy się doczekam, czy nie będę żałował, że nie dokupowałem w tym momencie, bo rynki odbiją. Bo tak jak widzicie, tutaj jest wykres forward PE, czyli taka jakby cena do przyszłych zysków. No nie jesteśmy jeszcze na etapie nie wiadomo jakich kryzysów. Widzimy, to był kryzys w 2008, no to wtedy mieliśmy na poziomie 10. I czy ja tak naprawdę nie powinienem na tego typu etapy czekać? Wydaje mi się, że tak. Nie mieliśmy w ostatnim czasie jakichś większych spadków, dlatego bardzo kusi, żeby w końcu wejść, ale nie chcę za szybko wypstrykać się z tej części gotówkowej, także będę czekał na większe spadki. To tyle na dziś. Dajcie znać, czy podobają wam się właśnie takie moje rozkminy, czy chcielibyście dużo krótszy odcinek po prostu tylko z przedstawieniem tego, jak wygląda mój portfel, co dokupiłem i tak dalej. Życzę wszystkim udanych inwestycji i niech procent składany będzie z wami. Trzymajcie się.